dzisiejszym odcinku Evila hostuje custom dla 100 zombie skinów. Moim zadaniem jest schować się w tym customie i oczywiście go wygrać, a Eveli zadaniem jest odgadnąć, jakim skinem jestem ja. Oczywiście Evila nie widzi mojego ekranu, ale siedzi obok mnie, no i w sumie po moim zachowaniu też można bardzo dużo wyczytać. Jeśli lubicie takie odcinki na naszym kanale i chcecie ich więcej, koniecznie dajcie znaka łapką w górę, subskrybujcie kanał i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Evila w sklepie. Sprawdźcie, czy wam nie wygasł, ponieważ on wygasa co 2 tygodnie. A few moments later. W dzisiejszym odcinku ponownie hostuję custom dla 100 osób. Tym razem wszyscy będą mieli skiny zombiaków. No i oczywiście wśród nich muszę odnaleźć tego jednego wyjątkowego skina, czyli Rafę. Także widzowie, w dzisiejszym odcinku ja ubieram dokładnie tego skina, którego tutaj widzicie, ale dodamy mu kilka szczegółów, ponieważ no, musimy to tak zrobić, żeby Evela też miała jakiekolwiek szanse na odnalezienie mnie. Evela powiedziała, że muszą być to skiny zombiaków, więc można powiedzieć, że ten skin do zombiaków się raczej nadaje. Jeśli chodzi o plecak, tutaj nie do końca jestem pewien, który powinienem ubrać, ale wiecie co? Tym razem zrobimy sobie w ten sposób, że damy sobie taki plecak. Jeśli chodzi o zbierak, no to zbierak, jak możecie zobaczyć, mamy już wybrany, ale jeszcze tutaj sprawdzę, czy nie ma czegoś fajnego. Czekajcie, zobaczmy, czy coś by tu jakoś lepiej pasowało. Wydaje mi się, że ten zbierak by był też dobry, ale jako, że lubię ten zbierak, no to pozostawiam sobie tego wcześniejszego. Jeśli chodzi o lotnię, lotnia w sumie jest nieważna, ale dajmy też jakąś taką nawiązującą trochę, przynajmniej wiecie, kolorystycznie. I to jest mój cały zestaw na dzisiejszy custom, także wydaje mi się, że możemy zaczynać. Wystawiajcie łapy i lecimy. Ja tak szczerze myślałam, że wszyscy ubiorą skiny, wiecie jakie? Zombiaki, piłkarki. A z tego co widzę, to jest dużo różnorodnych skinów i myślałam, że to będzie ciężkie, bo każdy będzie miał takiego samego skina, ale jednak chyba nie. Także mam nadzieję, że akurat w dzisiejszym odcinku mi się uda. Jak możecie zobaczyć, dużo fajnych skinów jest. Mój skin prezentuje się w ten sposób. My właśnie wsiadamy do busa i słuchajcie, mamy w końcu budowanie, więc możemy grać z budowaniem. Ja mam fajny pomysł, ale nie wiem, czy do końca. Także na samym początku w ogóle się nie bijemy i bijemy się dopiero od drugiej strefy. Także na razie sobie wszystko kolektujemy. Ja lecę dokładnie w to miejsce. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja tutaj poleciałem, ale szczerze wam powiem, chciałem lecieć dokładnie na tą lokację, tylko że tam poleciało chyba, nie wiem, z 10 osób tam poleciało, więc stwierdziłem, dobra, w razie czego jakby ktoś trollował, no to ja sobie, wiecie, muszę na spokojnie tutaj polecieć, zebrać jakieś rzeczy, być może otworzyć sobie nawet jakiś sejfik. Aha, nie da się przecież, dobra, nieważne. Z tego, co tam podsłuchałam Rafała, to wybrał też lotnię i plecak, która będzie pasowała. Tutaj mamy bardzo pasujący plecak, jest to w takim klimacie, no w ogóle ten odcinek nie będzie moim ulubionym, bo ja nienawidzę takich strasznych skinów, a tutaj wszystkie będą takie i właśnie ten skin jest w takim strasznym klimacie. Mamy 69 graczy, mamy tutaj sam początek, także na razie takie ogólne rozeznanie i później będziemy próbowali coś więcej powiedzieć, ale czuję, że będzie ciężko jednak. Rafał ma tą lotnię, może nie zmienił lotni? Tutaj grać 310, muszę to zapamiętać, bo tutaj mi coś śmierdzi. Ja w ogóle Eweli podpowiem, żeby wzięła sobie kartkę i długopis na kolejny odcinek, albo nawet na ten, i sobie zapisywała po prostu te skiny, które podejrzewa. Będziecie, Ewela, dużo prościej, bo dużo jest też tych samych skinów, no o tym musisz pamiętać. Ja tak tylko trochę chciałem podpowiedzieć, resztę już się nie odzywam, bo jeszcze zaraz Ewela mnie zapisze i będzie lipa. Tutaj mamy skina i ten skin był chyba z karnetu i on był za setny level. Rafał ogólnie, on lubi takie skiny przerażające. I pamiętam, że ten skin mu się bardzo podobał, tylko wątpię, że on poświęcił tyle, szybko to strasznie wybrał, a tutaj plecak pasuje, pasuje kilo, wszystko idealnie dobrane i wydaje mi się, że on tego tak nie zrobił fajnie. Także sorry Rafa, ale nie wierzę w twoje umiejętności. Ja uważam, że mój skin jest naprawdę fajny, w sensie mega, mega wszystko fajnie pasuje do nazwy, ale nie wiem, czy wszystko mam, tyle ci mogę powiedzieć. Być może nie mam na przykład, nie wiem, lotni zombiakowej, plecak, a może w ogóle nie mam, a może mam, a może nie mam, a może mam, nie. Nie wiadomo w ogóle. A może masz plecak koło takie rozwalone, takie sterowania i kilof taki drewniany? Być może tak jest. Ja się nauczyłem tego, żeby tutaj załatwić sobie pewne rzeczy. Wy teraz widzicie, co ja robię. Ja też na głos nie mogę mówić, dlatego że Ewelina tutaj wszystko podsłuchuje i no ja po prostu muszę uważać na to, co mówię, więc... Bo ona siedzi naprzeciwko mnie. Na naszych Instagramach możecie zobaczyć, jak wyglądają nasze stanowiska. Także mój Instagram Rafa to ja. Widzę oczy Rafała, także wiem, czy kłamie, czy nie. Rafał, popatrz się tu. Dobra, czyli w takim razie to nie jest Rafał i Rafał pewnie łowi ryby, także idziemy szukać osoby, która łowi ryby. I proszę, tutaj mamy w tym odcinku zakaz siedzenia w czołgu, Rafał, także masz zakaz. Ale czemu ty w ogóle mówisz, że ja łowię ryby? W sensie,
Czemu? Po czym ty to stwierdziłaś? No powiedziałeś, że nauczyłeś się czegoś i że coś tam robisz. Na pewno łowisz ryby. No tak, no ale ty nie, no dobra, no to powiedzieć ci, o co mi chodziło. Chodziło mi dokładnie o to, że ja zawsze nie mam maców na koniec i postanowiłem, że po prostu zbiorę dwa razy tyle maców. Ale tyle ci mogę tylko podpowiedzieć, więcej ci nie podpowiem. A akurat obserwuję tutaj osobę, która zbiera cały czas macy. Jest to zielony skin z takim glutkiem na plecach, zielony kilo. Czy to jesteś ty? Nie mogę ci powiedzieć, przepraszam, bardzo mi przykro, ale no jest jak jest. Trzeba sobie jakoś radzić. Masz jakieś fajne bronie, może? Ja? Ja nie mam, ja nie mam broni w ogóle. A czy mogę skorzystać z karty podpowiedzi? No właśnie nie wiem, czy w tym odcinku damy kartę podpowiedzi. W takim razie już odgadłam, że to jesteś ty, tak? Ja na przykład Ewela nic nie mam. Tak szczerze, nie mam nic. Chodzę z pustym ekwipunkiem i w ogóle skina nie mam takiego, bo w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że cię stroluję i w ogóle nie będę miał takiego skina. I co teraz? Jajeczko wielkanocne. Nic mi nie zrobisz i tak, widzowie. Także w dzisiejszym odcinku, jak wiecie, no ja wygram od razu. A załóż się, że ja wygram. Ja się tutaj bardzo postaram. Będę każdy twój ruch i to, co powiesz, wszystko będę analizować. Oj, tutaj czołg jedzie. Rafał, czy ty znowu zrobiłeś to samo? Nie, czołgi są w ogóle nieopłacalne na trybie zbudowania, bo można się zabudować przed tą kulą, no i szybko można wyeliminować taki czołg, więc no nie. Ej, na razie nie mam żadnego tropu. Wszyscy tak, w ogóle te bronie jakieś tutaj są jakieś złote, ale wątpię, że Rafał ma takie jakieś fajne bronie. Czym Rafał lubi grać teraz w tym sezonie? To jest taki skin, którego w ogóle nie używałem przez ostatnie, myślę, pół roku. Tyle ci mogę podpowiedzieć. Druga karta podpowiedzi wykorzystana, jakby co. A pierwsza jaka była, jak powiedziałeś, że nie ma karty podpowiedzi? Że zbierałem dużo maców. Aha. Nie pamiętasz. Ewelina, coś jest nie tak z twoją pamięcią. To też na pewno nie jest Rafał. Kokosa w ogóle ma. Rafał na pewno by nie zebrał kokosa. A dlaczego bym nie zabrałbym kokosa? Ty nigdy nie bierzesz kokosów. A widzisz, no nauczyłem się tego, żeby zabierać kokosy na koniec gierki, no nie? No zostało dużo osób. O, i mamy tutaj teraz panią zombie. Tylko dlaczego on jest w strefie? Czy to jest Rafał? Bo ta pani zombie ma numer 17 na koszulce. 17 to nasza szczęśliwa liczba. Taki kilo, w który Rafał mówił, że nawiązuje do zombiaków. Taka kosa, też się strasznie kojarzy. Nie zabrał plecaka, ale dał 17, żeby miała podpowiedź. Chcesz kartę podpowiedzi? Jesteś w strefie? Tak. Ale w sensie w strefie, czy że nie poza strefą, tylko w strefie, tak? Nie rozumiem. Czy jestem w strefie? Jakiej strefie? No, że zadaje ci HP strefa? Tak, tak, tak. Zadaję. Pamiętaj, że jedna karta jest trolem. Ta 17 mnie tutaj zastanawia. Dlaczego on ma 17? 17 to jest nasza liczba z Rafałem. Czy on pomyślał o nas w tym odcinku? Pewnie nie. Jak to nie jest Rafał, to mi będzie teraz smutno. Nie wiem, czy Rafał by tutaj grał na strefę, czy raczej by właśnie... A nie, bo ta strefa nie jest tak daleko. Myślałam, że on jest bardzo daleko. Ciekawe, czy on będzie chciał wrócić do strefy, czy zostanie poza strefą cały czas. Jak zostanie poza strefą, to wątpię, że będzie Rafał, bo na pewno będzie chciał walczyć. Ja nic nie zdradzam, bo po co? Po co się wychylać, widzowie? Ewela niech tutaj, no, po prostu się domyśla, co ja mogę robić, a co mogę nie robić. Ja powiem tyle, że... Zobaczymy, jak to się zakończy. Co to jest w ogóle za skin? Ciekawie, jak on z przodu wygląda. Totalnie nie znam tego skina, ale nie widziałam go jeszcze nigdy. Ale co to w ogóle? To jest kilo? Ja nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje. Nie no, chyba Rafał nie ma tego skina, także wydaje mi się, że to nie jest on. Ten skin też mi tak wygląda, że Rafał mógłby go wybrać, ale nie ma tutaj plecaka, ale jest ta kosa. Tak mi się właśnie wydaje, że Rafał będzie miał kilo w kosę. Ja tak szczerze nie znam wszystkich skinów i mogę się mylić, ale wydaje mi się, że Rafał wybrał jakiegoś mega starego skina. Mega starego? Ale jakbym wybrał mega starego skina, to by ci było łatwiej, nie? A ja muszę robić wszystko, żeby ci było trudniej, Ewela. Jakiegoś zombiaka na przykład. No ale czy zombiak jest stary, tak szczerze? Czy nowy? W zależności, o którym zombiaku mówisz. Jukarce. Zostało 66 osób, ale ta gra mnie troluje. To jest coś niesamowitego, widzowie. Wy to cały czas widzicie, co ja tutaj robię. Ta gra po prostu mnie tak troluje, że to jest jakiś hit hitów totalny. Tutaj to na pewno nie jest Rafał, bo lodzik do tego klawiatura jako kilow, nie. To w ogóle mi nie pasuje do Rafała. O! I znowu chyba, czy tutaj byliśmy już przy tej pani, czy to jest jakiś inny? Właśnie tutaj Rafał mógł wybrać sobie, czy pani. To jest pani, czy to jest facet? Ja nawet nie wiem. Wygląda jakby miał chyba, to jest facet, kościotr, ale wygląda jakby miał spódnicę. No nie, no ziomek, tu ma lamę. I on spłoszył. No nie wytrzymam. A mi i tak brakuje maców i wszystkiego. Aha, brakuje ci maców, a pół odcinka zbierałeś macy, ty oszuście. Ej, co tu się w ogóle wydarzyło? Co dopiero, to ja nie mam pytań. O nie. O nie. O nie, zostaw mnie. Rafał właśnie pada. Nie, nie padam, nie padam. O nie. Zwiewasz teraz tirówką. O nie. Ja nie wiem, co się dzieje, ty. Co tu się stało w ogóle? Tu ludzie chyba zapomnieli w ogóle, że jest coś takiego jak budowanie, tak mi się wydaje. Ewela, ja w ogóle pozapominałem pozabierać niektórych rzeczy. Ale ci mogę podpowiedzieć. Tutaj w ogóle ten skin bardzo mi pasuje do Rafała, ale wydaje mi się, że go... Ło, jak tutaj... Ale...
Ale się obił sam, skubaniec. Wydaje mi się, że to nie jest Rafał. Rafał tam nawala ostro. Idziemy szukać kogoś, kto jest w walce. No, jest źle, bo tu jest bardzo dużo czołgów. Zielony to jest kolor zombie, ale ten skin to jest glutek, a nie zombiak. Także to wątpię, że jest Rafał. Ale tutaj ktoś... W ogóle co to jest za skin? Ej, to... Jakby Rafał takie coś wybrał. Rafał, czy teraz zrobiłeś killa? Nie mogę ci powiedzieć. Ej, ciężkie to jest. Bardzo ciężkie, Ewela. Nawet nie wiesz jak. W ogóle ja myślałam, że każdy będzie miał takiego samego skina. Raz tylko spotkałam tego kościotrupa. Dwa takie same skiny, a tak to każdy ma innego. Ale ci ludzie w czołgach to jest coś niesamowitego, co tutaj się w ogóle dzieje. Ktoś kogoś przejechał na moich oczach. Mini z Gredzio przy użyciu sedana. O, i właśnie, ja myślałam właśnie, że Rafał może coś właśnie z kościotrupem, z kultroperem, ale tutaj nie ma plecaka. Czy Rafał specjalnie wybrał plecaka? Ja nic nie wiem, ani trochę, nie wiem nic. O, ale dostaje. I spadł. Dobra, nie uciekaj, tylko siedzi na tym drzewie. Na pewno wie, że tam jest Rafał. 7 HP zostało, zobaczymy, czy padnie. Nie mam pytań, naprawdę, ten gość jest... Ja nie wiem, co on tu wyrabia. Ale ten ziomek jest jakiś dziwny. Jakby Rafał miał 7 HP, to by już na pewno tutaj krzyczał. Dobra, chyba wróciliśmy do pierwszej osoby. Ale ona zginęła. Miałam mówić, że to może być Rafał, ale nie. Ta para pa pa, para pa pa, para pa pa pa. Pędzą sanie. Ewela, ty tu podglądasz, co ja tu robię. Co to ma być? Jak ja widzę tylko twoje oczy. Mam tutaj właśnie taką teraz, zapomniałem jak się nazywa, gultroperka. Oho, i co ona robi? No właśnie leczy się. Gultroperkę mógłbyś wybrać, tak mi się wydaje. Ale skrzydła takie byś sobie do gultroperki dał, to wątpię. O, jaki skin fajny. To jest fajne i to pasuje. Pędzą sanie. Bo nie śmiaj, bo mi przerywasz i mnie ten zagłuszasz. Co ja robię, to ja nie mam pytań. Dobra, to w takim razie to nie jesteś ty. Ale ciebie jest łatwo nabrać, Ewela. To jest coś niesamowitego. Chcesz kartę podpowiedzi? Czemu ten Joker stoi w miejscu i daje się ostrzelać? Nie mam pojęcia. A chcesz kartę podpowiedzi, Ewela? Nie mam już, a ty mnie schefejkujesz. To nie... Ja cię nigdy nie oszukuję, Ewela. Dobra, ja najbardziej myślę, że to jest Rafał z tą 17. Na razie, to jest mój ten. Nieprawda. Ale te rakiety są świetne. Tak szczerze, fajnie to lata, bo nie wiadomo, gdzie to zleci. Czekaj. Z 17 ma tą rakietnicę. Ale ja mówię o rakietach, które latają u góry, Ewela, wiesz? Dobra, czekamy jeszcze chwilę, niech padnie trochę osób i zobaczymy reakcję Rafała. Obserwujemy teraz reakcję Rafała. Obserwujmy sobie tą babeczkę, bo tutaj najbardziej mi się wydaje, że to może być on. Zobaczymy, jak tutaj za 13 osób się co się będzie działo i wtedy obstawię. Oddaję tobie głos, Rafa. Halo, studio. Ej, ale mam lagi, to jest coś niesamowitego. Jakie lagi, no widzowie. To może być Rafa. O, mama mia. Nie jest dobrze. 6 osób i muszę obstawić. Robimy szybki przegląd. Zostawiamy Tom. Mamy tego gościa. Tu też mi się wydaje, że mógłby być to Rafał. Ale Rafał by zabrał 16, nie 16, tylko 12 potek. Nie wiem. Pędzą sanie góralskie. No nie. Ja żyję dalej. Ewela, zgaduj. Mnie już nie ma, jakby co. Zgaduj. No to ty byłeś z tą 17. Na plecach. Ale którym? Zombiakiem? Tak. No to byłem ja, no. Ale nie da się grać na tych full detalach. Po prostu są takie lagi, że to jest hit. Ja nie wiem, 15 klatek miałem. Ma jeszcze jedną rybę i ma spraya jeszcze. Uwaga, jak to się skończy. I nie, kto to wygrał? Żelek wygrywa. Gratulacje dla Żelka, a dla mnie nie.